Halo, dzień dobry. Kolejny odcinek z UFC. Ja gram losowo w tej kategorii. O, przeciwnik też gra losowo. Ja gram losowo, mam to w dupie, idę po zwycięstwo. Po prostu nieważne kim i nieważne z kim. Skończyła się zabawa. Nie może być tak, że tutaj zaczęliśmy świetnie ten sezon. Była super forma, zwycięstwa niesamowite. Później gdzieś się to zachwiało. Teraz po prostu ciśniemy do końca. Typ jest 14. Masz flagę rosyjską, to tym bardziej w ciebie wjadę, nie? Tym bardziej w ciebie wjadę. Słuchajcie. To, że teraz chcę wyjechać na pełnej, nie znaczy oczywiście, że będziemy tutaj... Hej? Nie, nie, szacunek nie. Do ruskich nie mamy. Nawet żółwika nie zbije. Nie zbije żółwika. Nakłada na ciebie sankcje, wariacie. Nie, to jest niesmaczne. Przepraszam. Nie ma co żartować. To nie poniosło. Ale nie wytnę tego. Nie wytnę tego, bo... Sam fakt, że tak pomyślałem, to należą się przeprosiny tutaj właśnie. Nie, znaczy, ja mogę żartować ze wszystkiego, ale dla kogoś mogłoby to być niesmaczne. Bo jednak to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie je spłycać w ten sposób. Ale wiecie, o co chodzi. Po prostu to wygrajmy. I co? I co? I mamy już obalenie. Zaliczyliśmy knockdown, mamy obalenie, więc runda póki co wygrana przez nas. O tak. To cieszy. O kurde. Ale błąd. Że dałem się tutaj. W prawo będzie szedł. No oczywiście, że tak, przecież ja znam te animacje tam. Człowieku, co ty próbujesz? Do bocznej. Słuchaj, ja sobie mogę tutaj śmigać w ten sposób. To ty przegrywasz rundę, bo zostałeś obalony, a wcześniej był knockdown. I musisz tutaj wykombinować coś innego, panie Moreno. O, kłopoty. Kłopoty są. Ja teraz zrobię sprawla i sędzia nas nie podniesie. A kurde. Bo sam wstał. Nieważne. Ha, ha, ha! I co? Dosiadł. Oczywiście, że tak. I patrz na to. I idziemy po balachę. Okej. Okay. A? A? Idziemy po balaszkę. Nie udało mi się. Ale runda wygrana. Runda wygrana i to zdecydowanie. Było blisko z tym balachą. Powiem szczerze, było blisko z tym balachą. No ale wyszło jak wyszło. Kurde, wszystko było. Prawie żeśmy go poddali. Obalenia dwa. Knockdown. A! Nie spieprzmy tego w drugiej rundzie. Pamiętajcie, celowo. Żółwika nie zbijam, bo... Bo flaga rosyjska, naprawdę. To akurat fakt. Au. Dobra. Oła. O panie. Okej. Okay. A szkoda, że ten high kick nie wleciał. Easy. Dobra. Duży błąd. Jak zawsze.
Okej. Pięknie. Dobra, siadło. Nie. Nie no, kolego. Defense, 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 defensywka. Dobra. Oj. Fajnie byłoby zaakcentować jakoś tę rundę, bo ona póki co jest wyrównana. Jak go obalę, to zaakcentujemy, bo będę z góry. I wtedy jest większa szansa, że na punkty wygramy. Dobra. On to nieźle tą rękę wystawia. To mu trzeba przyznać. Dosiadł, pewnie, że tak. Nie. No nie no. Przewidziałem znowu, wariacie. Kurde! Dużo błędów popełniam z tym. Za dużo. Chyba nie. Chyba nie. I druga runda wygrana. Nie ma innej możliwości. Naprawdę, nie ma innej możliwości. Wezmę łyka kawusi. Ach. Nie no, oczywiście, że jest inna możliwość, ale wydaje mi się, że ona w sztuce była na tyle wyrównana, że to obalenie i tam te ciosy, które mu zadałem, powinny wystarczyć. Oj! Kurde, gdyby to kolano wjechało teraz, byłoby super. Spokojnie, spokojnie. Pięknie. O! Wow. Akurat się zniżyłem. Aj! Zasięg. Fuck. Boże, jaki fart. Że to przetrwałem. Naprawdę. Masakryczny faul. Fart. Nie faul, tylko fart. Faul. No. I teraz się, kurde, odwróciło wszystko. Jeszcze mi to wyciągnął. Tak jest. Bardzo ważne to było. Tak. Super. Dobra, jest bardzo blisko już tego. Jesteśmy bardzo blisko tego. Nie, no cię nie wypuszczę z tego, chłopie. Cały czas obijamy. A! Oj. Obalenie, przydałoby się obalenie teraz. Bardzo dobrze, mam dwa knockdowny, on miał jeden w tej rundzie. No moje obalenie teraz
też powinno zrobić robotę, wydaje mi się. Przejdę sobie do dosiadu. Nie, tam. Koniec. Wydaje mi się, że uratowałem tę rundę i wygrałem tę rundę nawet, mimo że przegrywałem. Bo później zaliczyłem dwa knockdowny na nim. Obalenie i tam jeszcze trochę w tym parterze. No wydaje mi się, że runda, znaczy że walka powinna być wygrana, mimo wszystko na punkty. Pokuszę się nawet o to, że jednogłośnie, że 30-27. 2 do 1 jednak. Czyli jedną przegrałem. Dobra, dobra. Jedną przegrałem. Ciekaw jestem, którą. No chyba drugą w takim razie. Zaraz zobaczę. Na punkt, jak to wygląda. Znaczy na punkt punktacji nie zobaczymy. To jest pierwsza runda. Pierwsza runda dla mnie. Miałem obalenie, miałem knockdown. No nie było szans tutaj, żebym pierwszej rundy nie wygrał, tak? Ale druga runda. No i co? On niby wygrał drugą rundę. Obalenie, kontrola w parterze, wszystkie trafienia lepsze, znaczące trafienia też więcej i jeszcze go raz ogłuszyłem. No chyba, że mu trzecią rundę dali. Co jest też dla mnie absurdem, bo mimo, że on ma lepszy, więcej wszystkich trafień, o 3 więcej, to znaczących trafień, ja mam więcej, kontrolę w parterze mam większą, obaliłem go no raz też, ale dałem mu 2 knockdowny, on jeden i 2 razy go ogłuszyłem. On też 2. No kontuzję to... No mogli mu dać trzecią, no ale... Nieważne. W każdym razie... Zwycięstwo to zwycięstwo w stosunku 2 do 1, jeśli chodzi o rundy. No na dystansie 5 rund mogłoby być to ciekawe. Na dystansie 5 rund mogłoby to być ciekawe, ale... Tego dystansu 5 rund nie ma. Dystansu 5 rund nie ma. Oczywiście losowo. Losowo. O! No i z Irlandczykiem! Flaga Irlandii, tam McGregor, no to tutaj żółwika przybije. Tutaj żółwika jak najbardziej przybije. O, gram, walczę z typem, z którym no już walczyłem kiedyś. Kiedyś. W sensie z zawodnikiem, a nie z graczem. Nieważne, to jest nieistotne, co ja mówię. Dobra! Hormiga tutaj pociśnie. O, chciałem, przebijałem żółwika, ale teraz mi gość nie przebił. O Jezus Maria, taki unik zrobił oczywisty, a ja tak to skasztaniłem. Dobra. Poszedłem totalnie na wiwat. Ale w ogóle się tym nie martwię, tak szczerze. Poszedłem się bić w tej walce. No. Trzeci knockdown w jednej rundzie. 3 razy padłem na deski. Kompletnie się tym nie przejmuję. Kompletnie. Czwarty raz na deski. Sytuacja się robi dramatyczna. Au. O Jezu. Kurde. Nie, dobra.
Dobra, to było... Ja pierdolę, ja jestem Nie. Wiecie, co jest najgorsze? Szacunek, szacunek. Najgorsze jest to, że... Ja czasem... Czasem mam takie... Podczas gry mam klapki na oczach i na przykład ja jestem przekonany, że wy tak się zastanawiacie, patrzycie, co on robi w tym momencie. Dlaczego on gra w ten sposób? Co on odpieprza? I ja na przykład się kompletnie nie dziwię, bo to, co teraz zrobiłem w tej walce, jest niewytłumaczalne. Kompletnie niewytłumaczalne. Poszedłem w totalną bitkę na samym początku. Nie, dobra, zmieńmy już kategorię wagową może. Poszedłem w totalną bitkę na samym początku. Na samym początku. Otwartą walkę. No i wyszło z tego, co wyszło. Wyszedł tak zwany dramat. Ale oczywiście na własne życzenie, jak najbardziej. No cóż. No żenująca postawa, dobra. Lecimy dalej z tym. Oczywiście losowo, w wadze średniej. Jestem przekonany, że w wadze średniej teraz będzie lepiej. Muszę się uspokoić, wyciszyć tutaj. To jest bardzo ważne, żeby wyciszyć tutaj sobie umysł. Przed tym starciem, czy też podczas tego starcia. I myślę, że będzie ok. I myślę, że będzie ok. Taką mam w sumie nadzieję. Zobaczymy też, kogo wylosuję. Dobrze. Ja już grałem w Etorim. Zobaczymy z Adesanią. Damy radę. Damy radę. Hej, szacunek, wariacie. Wariaciku, pozytywny meduska z tej strony. Ja pierdolę. Dobra. Okej. Okay. No. Żółwik zbity. Nie boję się, nie boję się Iziego. Nie ma czego się bać. No zobaczmy, co zrobi. O, w to mi graj. W to mi graj, tak szczerze, uwielbiam tę pozycję. Tu sobie mogę punktów ponabijać, mogę zbić tłów przeciwnikowi. Nawet jak mnie sędzia podniesie. Czego nie zrobi. Sam będziesz musiał wstać. A ja sobie jeszcze poobijam. Oj. Oj, pod siatką już było. Ładny front. Dobra. Luzik, luzik jest. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie. Tylko spokój. No panie Easy. Oj, prawie mi się Vettori przewrócił. Spokojnie, spokojnie. Kurde, dlaczego tak zrobiłem? Znowu to samo zrobiłem, jestem... A. Zaskoczył mnie w sumie teraz trochę tym, że on tak dystans skraca. Nie mam pojęcia dlaczego. To było dziwne, tak szczerze. Spokój, już. O, ła! A, ła!
Easy, easy, easy. Koniec. Runda wygrana. Runda wygrana. Na pewno, na pewno. Na pewno. Oh yeah. Nie no, myślę, że w drugiej rundzie go skończymy. Totalnie szczerze, totalnie serio, myślę, że w drugiej rundzie go skończę. Nie wiem, czemu tak ma ochotę oglądać to uderzenie na twarz z mojej strony. No ale, skoro tak. Żółwik, żółwik, żółwik. Jest. Wow. No z początek końca moim zdaniem. O kurde. Ale poszedł. No jeszcze mnie podciął, no. Tak, chcesz się bawić? No! Jest! Knockdown. O Jezus Maria! Nie no. On tułowa już nie broni, bo się boi. No dobra, jednak broni. Kurde. Ale mnie pokopał. Oj! Nie ma opcji, czym to przegrał, no bez jaj. Kurde. Tararara. No. O panie. Ale dalej forma nie... Dalej forma jest... Jest wciąż nieoptymalna, że tak powiem. Są pewne braki, nad którymi trzeba będzie popracować niestety. Ale to w kolejnym odcinku. Nie no, potrzebuję jakiegoś... Czegoś pewniejszego, no bo... Na razie jestem zawieszony w czwartej dywizji tutaj. Co mnie trochę martwi. Dobra, słuchajcie, to było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie i widzimy, słyszymy się niebawem, bo już w następny dzień, czyli jutro. Daily UFC w marcu trwa. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, hej!